Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 8 marca, więc Kultura Wykluczenia postanowiła przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. W związku z tym będę chciała parę słów o właśnie Święcie Kobiet i specyfice tego dnia powiedzieć. A jest tak naprawdę o czym mówić, bo w zasadzie Święto Kobiet jest bardzo często banalizowane. W zasadzie już miesiąc przed można było zobaczyć różnego rodzaju reklamy i banery reklamujące, a to wyprzedaże, perfumki, kwiatuszki, czekoladki i inne szmatki dla pań. Zrób sobie przyjemność tego 8 marca, bądź sobą 8 marca. No więc popkultura wchłonęła to święto, zresztą nie jest to pierwsze święto, które zostało przez popkulturę wchłonięte i być może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że 8 marca został tak bardzo boleśnie zbanalizowany. I to bo ten banał, to takie spłycenie święta kobiet wydaje mi się szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza, że w naszym kraju i w wielu regionach świata ciągle kobiety tak naprawdę praw nie mają. To, że mamy na papierze różne ustawy, różne konwencje, wcale nie oznacza, że jesteśmy równe czy mamy takie same prawa. Bardzo często kobiety jednak traktowane są w sposób gorszy, niesymetryczny, co widać w języku, co widać w statystykach, co widać w naszym życiu codziennym. Jeszcze ciągle znajdziemy takie miejsca, gdzie kobiety mniej zarabiają, mają większy kłopot, by dostać się do pracy, potem większy kłopot, żeby się utrzymać na stanowisku, rzadziej awansują. Gdy przyjrzeć się tak naprawdę sytuacji kobiet, to ona jest tak naprawdę smutna. Dlatego banalizowanie 8 marca wydaje mi się szczególnie przykre. Popatrzmy na samo to święto, bo jego geneza wydaje mi się tutaj jest znacząca. Jedna z dat, które pojawiają się jako pierwsze, to jest 1910 rok, 8 marca, który wiąże się z Socjalistyczną Partią Ameryki, ruchem robotników. To właśnie wtedy po raz pierwszy został zorganizowany taki wielki protest, wielki wiec, wielki marsz w Nowym Jorku, gdzie pracowniczki fabryk wyszły, protestowały, upominały się o swoje prawa. Wiek XIX i początek XX stulecia to jest moment, w którym kobiety pojawiają się w różnych miejscach pracy, coraz bardziej intensywnie pracując zawodowo, ale jest to też okres, w którym tak naprawdę w wielu regionach świata kobiety nie mają nie tylko praw wyborczych, ale tak naprawdę nie mogą założyć swojego konta w banku, gdy dostają wypłatę, a dostają regularnie mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni, to te pieniądze i tak trafiają w ręce mężczyzny, albo ojca, albo starszego brata, albo męża. Kobieta nie dysponuje tak naprawdę jeszcze wtedy swoimi finansami i ciągle jest traktowana jako gorszy rodzaj pracownika. Także ten protest z 1910 roku to jest taki protest, w którym zaczynają kobiety walczyć o swoje prawa pracownicze, ale też o swoją podmiotowość. One upominają się o to, żeby być sobą, żeby były traktowane jak każdy inny, jak pozostała część społeczeństwa, czyli choćby mężczyźni. Tutaj widać klasizm, ale tutaj widać jeszcze coś. Gdy sięgniemy do ruchów z XIX stulecia sufrażystek, to szybko się okaże, że większość z tych kobiet to nie tylko były sufrażystki walczące o prawa kobiet, prawa do głosu, prawa do edukacji, ale to również były abolicjonistki. Gdzieś w ten ruch kobiecy
od samego początku, jak tylko się pojawił, wpisana jest taka walka o szeroko pojmowaną równość. Dlatego kobiety, gdy szły walczyć o swoje, gdy trzymały te transparenty Vote for Women, gdy krzyczały, że są podmiotami, równocześnie walczyły z niewolnictwem, równocześnie walczyły z klasizmem. Ten początek Święta Kobiet jest dosyć istotny. Rok wcześniej, w 1908 roku, też w Nowym Jorku, wyszło około 15 tysięcy pracownic, które chciały w ten sposób upamiętnić 1857 rok, gdzie właśnie sufrażystki zorganizowały wielką manifestację i wielką debatę na temat praw kobiet. Także XIX i XX wiek to jest ten moment takiego mocnego głosu kobiet, które zaczynają upominać się o podmiotowość. W 1910 mamy bardzo ciekawe wydarzenie. To jest międzynarodówka socjalistyczna w Kopenhadze, która ustanawia właśnie 8 marca jako Dzień Kobiet, jako Święto Kobiet. No i tu zaczynają się kolejne komplikacje. Dla wielu osób o takich prawicowych przekonaniach czy tradycyjnym sposobie myślenia, w ten sposób Święto Kobiet nabiera takiego charakteru jednoznacznie czy to socjalistycznego, czy lewicowego. Zresztą niech Państwo zwrócą uwagę, po dziś dzień mówienie o prawach kobiet, czy mówienie o równości, o niedyskryminowaniu wiązane jest z progresywnymi ideami i wiązane jest z lewicowym światopoglądem. To jest o tyle ciekawe, że tutaj widać od razu pewne napięcia polityczne i napięcia społeczne, które towarzyszą temu świętu, ale widać coś jeszcze po stronie prawicowych i polityków i polityczek, nawet współcześnie czy tradycyjnie myślących osób w społeczeństwie. Ta lewicowość jest pewnym obciążeniem, jest pewnym negatywnym aspektem. Natomiast moim zdaniem, jakbyśmy chcieli przyjrzeć się uczciwie całej tej sprawie, to tutaj tak naprawdę nie chodzi ani o lewicę, ani o prawicę. Tutaj nie chodzi o spór polityczny. Prawa kobiet oczywiście mają charakter polityczny, wiążą się z tą kwestią, ale to nie jest tylko polityka, to jest również etyka, to jest również wychowanie, to jest życie społeczne, to jest instytucjonalny charakter naszej kultury. Tak naprawdę to, co się dzieje w 1909 i 10, ma przede wszystkim charakter głęboko, powiedziałabym, egzystencjalny, bo poszukują tutaj kobiety bycia sobą, możliwością bycia sobą, pomimo bardzo represyjnej i bardzo negatywnie nakierowanej na nie kultury, a z drugiej strony kobiety po raz pierwszy zaczynają uświadamiać sobie, że mają siłę społecznego oddziaływania właśnie jak idą razem. Te 15 tysięcy robotnic, które na ulicach Nowego Jorku się pojawiły, one pokazały, i tutaj niezależnie od tego, jacy to byli politycy, jakie były przekonania prawe czy lewe, one pokazały, że kobiety mają głos, że kobiety mogą tworzyć silny ruch społeczny. Gdzieś między tym 1909-10, a naszymi współczesnymi czasami, między XX wiekiem, który przyzwyczaił nas do ruchów społecznych, ten ruch kobiecy zapowiada siłę, jaką już za chwilę kobiety w wieku XX i potem XXI pokażą. Siostrzeństwo. To jest taka kategoria, której zaczynają się kobiety uczyć. Siostrzeństwo, które działa ponad podziałami. Musimy pamiętać, że to nie jest łatwa kategoria dla kobiet, ponieważ bardzo długo kobiety tak naprawdę były zawsze przy jakimś mężczyźnie, przy ojcu, przy
najstarszym członku rodziny czy przy swoim mężu. Kobieta była traktowana jako pewnego rodzaju dodatek, ona sama o sobie nie stanowiła. Dlatego to nie ona sobie wybierała, z kim się przyjaźni, kogo kocha, z kim będzie współpracowała. Siostrzeństwo oznacza, że kobiety zaczynają się uczyć, że to one same mogą wybierać sobie swoje przyjaciółki, osoby, z którymi mogą współpracować, zaczynają się uczyć tego alfabetu, który w XX wieku będzie się rozwijał w różnego rodzaju stowarzyszeniach, w różnego rodzaju działaniach kobiet dla kobiet. Ten ruch kobiet dla kobiet, on jest tu szczególnie ważny, bo on jest właśnie przeciwstawieniem się nie tylko dominacji męskocentrycznej kultury, ale też jest przeciwstawieniem się takiego zawłaszczenia kobiety, gdzie ona nie może nic, nie może nawet wybrać swojej własnej przyjaciółki. Więc siostrzeństwo na sztandarach święta 8 marca jest szczególnie ważne i powinno być przez nas cały czas rozwijane, powinno być cały czas traktowane jako jeden z ważniejszych aspektów naszego życia. W 1911 tych marszów kobiet 8 marca jest więcej. Ruszają kobiety w Austrii, w Danii, w Niemczech czy Szwecji. Pojawia się ten ruch, który będzie miał taki charakter międzynarodowy, ale jeszcze to jest okres, gdzie wprawdzie już pojawiają się kraje, w których kobiety mają na przykład prawa wyborcze, ale nie wszędzie. W zasadzie do drugiej połowy XX wieku kobiety będą musiały walczyć o takie podstawowe prawa. Będą musiały walczyć o to, żeby ta ich podmiotowość stała się realną podmiotowością. Taki przełom następuje w latach 50. Jakbyśmy się przyjrzeli konwencjom, które pojawiają się w latach 50., to możemy zobaczyć, jak krok po kroku kobiety rozszerzają swoją sferę bycia w świecie społecznym, bycia podmiotem, bycia istotą, która ma pewne prawa. 1951 rok to konwencja w sprawie równego wynagrodzenia, szalenie ważna. Mamy 2021 rok, a w Polsce ciągle znajdziemy firmy i instytucje, gdzie kobiety nie mają równych płac. Ale to nie dziwi, bo to dopiero w 1951 konwencja o wynagrodzeniu, o równym wynagrodzeniu zaczęła mieć znaczenie. Weszła w życie i zaczęła być ratyfikowana przez poszczególne państwa i zaczęła być dyskutowana. To też pokazuje, jak długo kobieta była taką tanią siłą roboczą, czy wręcz niewolniczą siłą roboczą. W XIX stuleciu John Stuart Mill ze swoją żoną Harriet pisze książkę o poddaństwie kobiet i tam zwraca uwagę na to, że nie może być kraju, który jest wolny, który hołduje ideom liberalnym, który mówi o jednostkowości i obywatelstwie jako o czymś podstawowym, jeżeli połowa tego społeczeństwa nie posiada wolności, nie może być sobą, jeżeli ta połowa społeczeństwa nie ma podstawowych praw społecznych. Wynagrodzenie jest jedną z ważniejszych rzeczy. Jeżeli teraz Państwo sobie pomyślą, że jestem obrzydliwą materialistką, okej, tylko problem polega na tym, że w tym obrzydliwym materializmie idzie od razu całe spektrum naszej rzeczywistości. Jak kobieta może być samodzielna, decydować o sobie, kiedy nie ma pieniędzy? Jak może opłacić swoje mieszkanie, opłacić szkołę dla swoich dzieci? Jak może samostanowić, jeżeli nie zarabia tyle, co mężczyzna? Tutaj ta niesymetria finansowa, ona tak naprawdę ma charakter również bardzo głęboko symboliczny. To jest taka deprecjacja, podkreślenie, że kobieta do końca nie jest mężczyzną, że do końca nie należą jej się równe prawa. Drodzy Państwo, lata 50. to jest właśnie ten rozwój praw kobiet. Tych konwencji znajdziemy bardzo dużo o prawach politycznych, obyczajowych, konwencje antydyskryminacyjna z 1958 roku, która będzie mówiła między innymi o
walce z dyskryminacją w zatrudnianiu kobiet i w ich życiu zawodowym. Konwencja w sprawie małżeństwa, to już jest 1962 rok, szalenie ważna, bo w 1962 konwencja o sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, ustalająca również najniższy wiek, w jakim partnerzy mogą się pobierać, oraz o rejestracji małżeństw, jest gwarancją, że nikt nie zmusi kobiety do małżeństwa, że nikt jej nie, jako nie sprzeda czy nie odda mężowi, tylko ona może decydować o sobie. To jest bardzo ważna gwarancja, zważywszy na fakt, że tradycja nawet po dziś dzień to pan młody prosi o rękę ojca panny młodej, tak jakby miał z ojcem się ożenić, a nie z nią. Ta tradycja, ona oczywiście pięknie wygląda, my się wszyscy wzruszamy, prawda? Taka podniosła chwila, młody chłopak zakochany idzie do ojca i pyta, czy może prosić o rękę, ale drodzy Państwo, ta tradycja jest przerażająca. Tutaj dwóch mężczyzn dogaduje się co do losu kobiety. Więc w tradycji niestety bardzo często pojawiają się elementy negatywne, których kultywacja wcale nie oznacza, że mówimy o czymś pięknym, czy praktykujemy coś pięknego. Wręcz przeciwnie, oznacza coś, co jest tak naprawdę i uprzedmiotowieniem, i upokorzeniem kobiety. Więc konwencja z 1962 roku jest tutaj moim zdaniem znamienna i rozwija bardzo dużo w naszym życiu społecznym. Tych konwencji oczywiście możemy mieć przykład wielu, natomiast przerażające jest, że trzeba było dopiero czekać do lat 90., żeby prawo międzynarodowe zajęło się chyba najbardziej bolesnym zjawiskiem, jakim jest gwałt. Gwałt często i bardzo długo był rzeczą, zresztą po dziś dzień w wielu kulturach jest, wstydliwą. Kobieta zgwałcona czuje się winna. Kobieta zgwałcona często jest obarczana wręcz winą za to, że jest łatwa, że prowokowała, że była w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. O gwałcie w zasadzie długo nie mówiono. Po dziś dzień jest to temat newralgiczny. Natomiast prawda jest taka, że gwałt jest czymś bardzo powszechnym. Jak popatrzymy na statystyki, czy państw z Unii Europejskiej, czy z innych państw, innych kontynentów, to oczywiście wszystko zależy od też wzorców kulturowych, od samych rozstrzygnięć prawa, to jednak, prawda, liczba kobiet gwałconych co godzina, co rok jest olbrzymia i jest przerażająca. Można pytać, skąd ta przemoc seksualna? W gwałcie bardzo często nie chodzi o samą seksualność, o właśnie dominację seksualną. Gwałt bardzo często jest tak naprawdę aktem władzy. Aktem, który może mieć również charakter polityczny. Dlaczego w latach 90. zaczęto dyskutować o gwałcie właśnie na gruncie między innymi rozstrzygnięć prawa międzynarodowego? To jest kazus Bośni, to jest kazus wojen na Bałkanach i Ruandy. Wreszcie opinia publiczna, wreszcie prawnicy i prawniczki zrozumieli, że gwałt wojenny to nie jest tylko pewien wypadek przy militarnych działaniach, tylko to jest broń. To jest broń, która jest wymierzona przeciwko najsłabszej części społeczeństwa, którą najłatwiej jest terroryzować. Często gwałcone są przecież też dzieci. Często są gwałcone kobiety, które nie mają szansy żadnej na obronę. Często ten gwałt ma charakter publiczny, zbiorowy, jest takim rytualnym zabijaniem wroga i często jest dokonywany
na polecenie, przełożonych, jest pewnego rodzaju strategią zawłaszczenia kulturowego, niszczenia kulturowego, niszczenia psychicznego drugiego człowieka, niszczenia społeczeństwa. Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci z gwałtu jest kontynuacją tej polityki. Zmuszanie kobiet do prostytucji, kolejny akt tej polityki nienawiści i przemocy. Dopiero w 2008 roku, czyli musieliśmy poczekać na XXI wiek, rezolucja Rady Bezpieczeństwa numer 1820 wreszcie uznała, że gwałt popełniony na cywilnej ludności nie ulega przedawnieniu, czyli ma być traktowany tak samo jak każda inna zbrodnia wojenna. Przerażające jest to, że ciągle mamy do czynienia z przedawnieniem gwałtu, który nie ma charakteru politycznego ani nie ma charakteru militarnego. Przerażające jest to, że ciągle nie widzimy, jak bardzo trudny jest proces wychodzenia po traumie osoby zgwałconej i stąd bardzo często nim osoba zgwałcona zacznie mówić o swojej krzywdzie, zacznie upominać się o sprawiedliwość, mija czas do tego przeznaczony, by takie przestępstwo zgłosić. Więc przedawnienie gwałtu, a niestety w wielu prawach narodowych ciągle ono funkcjonuje, jest tak naprawdę kolejnym wiktymizowaniem ofiary, kolejnym wiktymizowaniem kobiety. 8 marca. Mamy dzisiaj dosyć niezwykły moment, mamy dosyć niezwykłe święto. W XXI wieku można powiedzieć, że już bardzo dużo, zwłaszcza w kulturze zachodniej, udało nam się osiągnąć. Konwencje bronią kobiety na różnych płaszczyznach, pozwalają im upominać się i o płace równe i o rozwój zawodowy i o edukację, pozwalają im też walczyć z przemocą, jaka je spotyka, choćby z przemocą domową. Na szczęście temat przemocy domowej coraz bardziej zaczyna być tematem do dyskusji, do prawnego rozstrzygnięcia, przestaje być tematem tabu. Ale jest to jeden z takich, powiedziałabym, ostatnich bastionów, w których kryje się najwięcej przemocy. Dlaczego? Najwięcej gwałtów dokonywanych jest w domu. Najwięcej gwałcicieli to osoby, które znają kobietę. To są często czy ojcowie, czy bracia, czy mężowie właśnie, czy mężczyźni z najbliższej rodziny. Najwięcej przemocy i psychicznej, i fizycznej, i ekonomicznej kobiety ciągle doświadczają w swoim własnym domu. Ciągle w Polsce na kobiecie leży taki obowiązek, by to ona scalała rodzinę, spajała ją, by to ona była taką siłą emocjonalną, ale również to kobieta ciągle ma największe obowiązki domowe. Główne prace domowe spadają właśnie na kobietę. Mężczyzna, mam taki piękny zwrot, porządny facet pomaga swojej kobiecie. No problem polega na tym, że mężczyzna ma nie pomagać swojej kobiecie. On ma po prostu w tym domu pracować tak jak ona, bo to jest jego dom, to jest jego obiad, to jest jego przestrzeń, którą powinien sobie też posprzątać. My ciągle sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy. Zachwycamy się, jaki dobry mąż pomaga żonie. Tylko, że to jest ich wspólne dziecko, tylko, że to jest ich wspólne gospodarstwo domowe, ich wspólna sprawa. Więc tych takich, powiedziałabym, małych problemów, problemików tak naprawdę w naszym życiu jest bardzo dużo. One powodują, że kobieta, jak tylko przestaje być singielką, jak tylko wchodzi w związek, czy to partnerski, czy to małżeński, traci między 20 a 40% swojego wolnego czasu. To jest ten czas, który ona poświęca na pielęgnację domu i pielęgnację mężczyzny. To jest ten czas, który gdzieś się mężczyzna tak naprawdę jej zabiera z jej własnego rozwoju, z jej własnej kariery. Ciągle kobieta musi stawać przed takim wielkim problemem: dom, dziecko czy kariera.
Mężczyzna nigdy takich dylematów nie ma. On wręcz zyskuje w oczach społecznych, jeżeli jest ojcem i mężem. Wtedy może się pochwalić stabilnością. Młoda kobieta, która stara się o pracę i ujawni, że ma męża i na przykład dwójkę dzieci, nie zyskuje w oczach swojego pracodawcy jako stabilna, rzetelna, tylko pojawia się lęk, to ona będzie musiała wcześniej wychodzić z pracy, bo musi się dziećmi zająć. Ta nierówność, ona jest bardzo subtelna, ona jest często niewypowiedziana, ona jest często nieuświadamiana, decyduje o tym, że ciągle kobiety nie awansują, ciągle kobiety mają większy problem na rynku pracy i przede wszystkim decydują o tym, że to kobiety mają kompleksy, bo to kobieta wieczorem wracając z pracy czuje się winna, że nie zdążyła pomóc dzieciom odrobić lekcji, czuje się winna, że coś zabrała swoim dzieciom tylko dlatego, że rozwija się zawodowo. Jest to jeden z większych problemów. Dopóki w tej sferze nie będzie prawdziwego partnerstwa, dopóki w tej sferze nie będzie prawdziwego macierzyństwa i tacierzyństwa, to kobieta zawsze będzie dźwigała asymetrię. Dodatkowo model singielki albo kobiety, która jest w związku, ale otwarcie mówi nie chce mieć dziecka, jest obciążony taką negatywną aksjologizacją. Społeczeństwo odrzuca taki model, uważa, że kobieta jest po to, by właśnie zostać matką. Argumenty, nawet te argumenty natywistyczne, które mówią, no a co z matką gają, dlaczego mam rodzić kolejne dziecko, kolejną istotę żyjącą w świecie i tak przeludnionym, w świecie, który i tak zmaga się z kryzysem ekologicznym, gdzieś nie trafia. Jest traktowany jako taka aberracja, to te dziwne singielki, które wymyślają, nie wiadomo co. Kobieta w zasadzie w perspektywie społecznej ma poukładane życie, jest w pełni, jak spełnia również te tradycyjne role rodzinne. I dopóki będziemy mieć właśnie tą gdzieś niszę problemową, będzie bardzo trudno nam 8 marca świętować w pełni i cieszyć się naszą wolnością, naszą autonomią, naszym byciem sobą. Ale, drodzy Państwo, te nierówności, one też otwierają nas na przemoc. Bardzo dużo kobiet, które doświadcza przemocy, nie odchodzi od swoich mężów, partnerów, dlatego że boi się rozbicia rodziny. Wiele kobiet woli znosić i przemoc fizyczną, i psychiczną, i ekonomiczną, byleby tylko ich dzieci nie cierpiały. Jest to bardzo fałszywe oskarżenie kobiety i obarczenie kobiety odpowiedzialnością za rodzinę. Tak jakby to ona była agresorem, tak jakby to ona krzywdziła. Kobiety często wręcz programowo zapominają o sobie po to, żeby scalić rodzinę i żeby dzieciom zapewnić jak najlepsze dzieciństwo. To oczywiście pułapka, bo dzieci z domów przemocowych cierpią i tak jak kobiety zmagają się z traumą. Natomiast ta pułapka, ona wiąże się gdzieś z takim ślepym kulturowym założeniem, że tylko kobieta z mężczyzną jest w stanie dać dziecku pełną, szczęśliwą rodzinę. No i na koniec, drodzy Państwo, 8 marca. Mamy taki moment przykry. W Polsce narasta coraz więcej mowy nienawiści i oskarżeń osób ze środowisk LGBT. Kobieta lesbijka, kobieta transseksualna, biseksualna, kobieta, która swoją seksualnością czy swoją płcią nie jest zainteresowana albo pojmuje ją w zupełnie inny sposób. Równie często jest stygmatyzowana jak ta, która nie chce wchodzić w tradycyjne role. Bardzo długo na lesbijki czy kobiety biseksualne patrzono jak na istoty, które są wręcz nieistniejące, takie jednorożce. Jak to? Przecież kobieta ma kompleks penisa i musi być z mężczyzną. Freudowski sen dosyć chory. Judith Butler zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę miłość pomiędzy lesbijkami jest dlatego taka piękna, bo jest bez dominacji. Tam po prostu kobiety mogą być w pełni sobą. Natomiast w społeczeństwie, dopóki ciągle będziemy stygmatyzować
lesbijki, dopóki ciągle będziemy podejrzliwie patrzeć na biseksualne kobiety, jeżeli ciągle będziemy transseksualne kobiety traktować niewłaściwie, z pogardą, wyśmiewając ich transseksualność, dopóki ten 8 marca to tak naprawdę będzie bardzo, bardzo smutne święto i nie pomogą tutaj żadne reklamy, żadne kwiatki, czekoladki, ani inne perfumki. To smutne święto będzie też wymagało od nas, żebyśmy dalej rozwijali ten alfabet siostrzeństwa w stosunku do każdej z nas i byśmy dalej walczyli o taką realność praw. Bo to, że na papierze mamy już bardzo dużo, to, że konwencje zabezpieczają nasze możliwości, czy edukacyjne, czy ekonomiczne, czy równościowe, to jeszcze nic nie znaczy. Ważne jest to, jaki jest klimat społeczny, jak kultura uczy nas postrzegania kobiety i kobiecości. Ważne jest to, że musimy nauczyć się, co to znaczy być kobietą na naszych własnych warunkach. Dziękuję.